Tutaj mamy ul, który w czasie burzy się wywrócił. Zaraz zobaczymy, co w nim, czy wszystko w nim w porządku. Tak to wygląda, nie dało się tego postawić w czasie burzy lepiej. Zobaczymy teraz. Master osłonowy, też w nim wody nalane. Pszczółki ładnie budowały plaster. Nie ma tu nic jajeczek, ani nic więcej. Ważne, zobaczymy, czy jest matka. Tu jest ramka pełna czerwiu, jest też czerw otwarty, jajeczka, czerw w każdym wieku. Matki nie widać, ale nie ma też mateczników ratunkowych. Pyłek, więc matka powinna chyba być. Tu miałem plaster za szeroko, już zaczęły budować języczki. Znowu grzmi. Pszczółki spokojne, nie ma mateczników. Czerw w każdym wieku. Szukamy matki. Mam nadzieję, że będzie tam. Jest matka, matkę tam widziałem na dole, żółty plasterek tam biegnął, znaczy żółta ta kropka, idzie burza. Tu pszczoły szybko wracają, tu też widać, jak pszczoły wracają szybciutko do ula. Tutaj też pszczółki się śpieszą. Także rodzina żyje, chyba je uratowało to, że są w takich szerokich ramkach transportowych. Tutaj widać, uszkodził się wręg ula. Trochę pszczółek pogniotło, ale ogólnie rodzina żyje. Tu jeszcze widać tam na dole zmoknięte, które siedzą. No ale matka jest, czerwią. Więc rodzina żyje, wszystko w porządku. To dobrze. Chyba dzisiaj nie przełożę drugiego ula, bo burza idzie.